W ubiegłym roku jarmark solny rozpoczął się 22 sierpnia i trwał 2 tygodnie. Organizatorem były Międzynarodowe Targi Gdańskie. Tym razem jednak wydarzenie odbędzie się wcześniej, a samą organizacją zajmie się Regionalne Centrum Kultury. W tym roku zmieniliśmy nieco koncepcję samego zamówienia publicznego, ponieważ już w tym momencie opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na wynajem 36 domków. Chcemy zbadać po pierwsze rynek, jak to wygląda i jak wysoko będzie nas to kosztowało. Zbieramy oferty przede wszystkim też i na wyposażenie tego jarmarku, ale też i na animacje i szereg elementów, które zaistnieć muszą. Miasto chce, aby tegoroczny jarmark solny odbył się w centrum miasta, tak jak w ubiegłym roku. Według Anny Mieczkowskiej to miejsce się sprawdziło, a sami mieszkańcy wskazywali, że ta lokalizacja najbardziej odpowiada ich oczekiwaniom. Miasto przygotowuje się także ze zmianą organizacji ruchu. Powołany został zespół, składa się on z przedstawicieli zarówno powiatu, jak i miasta, przedstawicieli ekspertów, którzy odpowiadają za porządek i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Mamy już przygotowaną wstępną koncepcję. Te koncepcje jeszcze będziemy omawiali, czyli będę ją konsultowała z mieszkańcami. Mieszkańcy mają prawo zawsze zgłosić swoje uwagi. My te uwagi bardzo chętnie, tych uwag chętnie słuchamy. Tegoroczny jarmark solny rozpocznie się 11 lipca i potrwa 3 tygodnie. To jest taki moment, kiedy najwięcej turystów przyjeżdża do naszego miasta. Będzie mnóstwo atrakcji, oczywiście będą domki wystawiennicze. Wszystko będzie utrzymane w klimacie takim nawiązującym do historii, czyli będzie również hrabia i hrabina solny, będą domki nawiązujące również do klimatu naszego miasta, ale będzie mnóstwo atrakcji. Będzie to miejsce, gdzie całe rodziny będą mogły spędzać wolny czas. Podczas jarmarku wielu wystawców będzie miało możliwość zaprezentować swoje produkty. W pierwszej kolejności chcemy zabezpieczyć kołobrzeskich przedsiębiorców, mówi Anna Mieczkowska. Więc kiedy nadejdzie ten moment, to proszę Państwa, uważnie słuchajcie i deklarujcie wolę pracy i współpracy, bo przez 3 tygodnie w bardzo dobrym momencie będziecie mogli Państwo sprzedawać swoje produkty. Poza jarmarkiem solnym zaplanowano również wiele innych wydarzeń. Regionalne Centrum Kultury wkrótce przedstawi ich szczegółowy plan.